Dzień dobry, zapraszam na aktualizację 54 litry. Co tam się podziało? No tak na pierwszy rzut oka, jeżeli ktoś był na moim ostatnim live'ie, no to ktoś może zauważyć, że na pewno rośliny poszły w górę, typu właśnie Ludwigia Marilla, a także Rotala SP, Simoga, czyli rośliny, które są z tyłu po lewej stronie. Akwarium prowadzi się bezproblemowo, glonów brak, szyby czyste, nitek nie ma, pylenia nie ma, a nic, tylko się cieszyć i nie narzekać. Zwiększyłem podawanie fosforu do 0,3 ppm dziennie. Azotu podaję mało, bo podaję tylko 0,5 ppm, z tego względu, że filantus dalej mi się nie chce wybarwiać, nowe liście filantusa dalej nie chce mi się wybarwiać na czerwony lub też czerwono-pomarańczowy kolor, a to jest dla mnie znak, że coś tam tego azotu w wodzie jest. Nie wiem, czy to ma jakiś związek z tym, że na zimę zawsze coś mam azotu po przepuszczeniu wody przez filtr RO. O ile w lecie na jesień i na wiosnę mam zero, tak już tak od kilku lat mam, że na zimę coś tam mi skacze ten azot do około 2 ppm, ale no powiem wam tak, no to nawożenie służy temu akwarium. Pokażę wam później roślinki, to zauważycie, że nie ma się do czego przyczepić. Potas na 18, GH na 7. Jeżeli chodzi o nawożenie mikro, to tak, Ata Brighty Mineral 3 kliki dziennie, Ata Brighty Iron 2 kliki dziennie i do tego wchodzi żelazo ECA Plus, również Ady ze związkami humusowymi i powiem wam, to nawożenie bardzo dobrze się sprawdza, już tak nawożę od ponad tygodnia. I powiem wam, nie ma problemów z mikro, żadnych tam kropek, żadnego pylenia, więc przy tym zostaje. To żelazo rzeczywiście no, jest trochę drogie, bo kosztuje 140 zł. Jest tu 50 ml. Ale podając dwie krople, to starczy mi na ho, 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 ho jeszcze trochę. Co dalej? Część roślin do przycięcia będzie, typu Marilla, żeby ją zagęścić, Simoga. Już troszkę przycięłem Ludwigi, przycięłem Ludwigi SP Mini Red, bo mi zaczęła przysłaniać Blixate'a. Przestała mi się wybarwiać. Pokażę wam zaraz Aerio, które się trochę dziwnie wygląda, bo nie wiedziałem, że będzie takie czerwone. U innych widziałem raczej to, widziałem, że ta roślina inaczej wygląda. No ale dobra, to czekajcie. Już wam pokazuję, co to jest. Kurde. Mam to. No dobrze. Monte Carlo po przycięciu, jak widzicie, fajnie odbiło. Ludwiga White. No, powiem wam, jeszcze nie miałem jej tak dużej. W sensie, że takich dużych, rotłożystych liści. Rzeczywiście jest, jak widzicie, biała, a nie pink. Z różowymi tylko szczytami i taka wersja Ludwigi White najbardziej mi się podoba, więc niech tak będzie, no ale trzeba będzie ją przyciąć niestety. No i tu się oskłania większe akwarium, bo w 54 litry, no to widzicie, no dwie sadzonki, a już nie za bardzo można pozwolić, żeby rosła, tym bardziej, że rośnie tak, widzicie, nie w górę, tylko właśnie bardziej poziomo. I niedługo dotrze do przedniej szyby. Xyris SP Red. Tam mam dwie nowe sadzonki. Jakby ktoś potrzebował, to możemy się dogadać. Rotala typ 4. Bakopa. Purple. Też fajnie rośnie. Też mam dwie, trzy sztuki do przycięcia, żeby zagęścić. Alternatera Rosavelin, którą posadziłam no, chyba z tydzień temu. Z tego co widzę, o, to już ma tam nowe listki, więc się fajnie przyjęła. Jak widzicie, bez glonów, elegancko. Amania bonsai, no to prosta roślina, to nawet nie ma o czym mówić. O, i tu macie tą
To Air Yogurt Vomit. U innych akwarystów ta roślina wygląda tak, że jest cała zielona z czerwonym środkiem, tudzież z czerwonym zabarwieniem dolnych części liści. U mnie jest bardziej czerwona niż zielona, choć troszkę tych tam, choć parę listków jest zielonych, no ale jednak nie wygląda tak jak u innych. Nie wiem, czy to jest dobry objaw, czy zły, no ale na razie rośnie. Z tego co wiem, w dobrych warunkach w ciągu miesiąca potrafi zwiększyć swoją wielkość o 100%. No zobaczymy, zobaczymy. Ale na razie jest ok. Fluviatilis też bez problemu. Dalej, Macranda Red. Jeszcze poczekam z tydzień, półtora, żeby ją przyciąć i zagęścić. Marilla. Marilla łapie powoli żółte kolory. Tu nie jest taka blada, jak wygląda po prostu. Trochę światła jest, im więcej światła, więcej światła jest na wyższych roślinach, to wydają się jaśniejsze, ona jest bardziej żółta. Więc, trzeba, tak jak mówiłem, przytnę ją i zagęszczę. Shimoga, o tu już chyba nic więcej nie wymodzę, jeżeli chodzi o wybarwienie tej rośliny. Ale też nie miałem w planie wybarwić na czerwony kolor, ale raczej taki zielono-pomarańczowy. No dobra, niech będzie, no trochę się będzie odróżniała od innych. Tonina Lago Grande, tu kamera troszkę też przekłamuje kolory, nie ma tych żółtych liści, nie wiem czym to tak łapie. Po prostu ma troszkę, tam gdzie niektóre liści tak na żywo są żółto-zielone, tu wychodzą zielone, tu wychodzą żółte, nie wiem czemu. W każdym razie Tonina Lago Grande odżywa, idzie ku dobremu. Meraphyllum Gold, jak widzicie, bardziej białe niż go, bardziej white niż gold. Acmella Repens się bardzo fajnie przyjęła. Rotala Dubret, co widzicie, tak samo bez problemu. Pogostemon Erectus, tu bardzo fajnie wygląda. Tuluna Densis, bardzo fajnie wygląda. Podoba mi się kolor. Takie pomieszanie zieleni z żółcią. Do przycięcia Ludwig jest Family Red. Tu mamy, co mamy, Bryksę Japonikę. No ona była niestety zasłonięta, mimo że przyciąłem już dawno, ja już jakiś czas temu Ludwigię, to tak szybko dorosła, że przysłoniła większą część tej bryksy. Jak widzicie, z tyłu ma zielone liście, tylko z przodu ma takie zabarwione na różowy kolor, bo tylko tu dochodziło w miarę dobrze, w miarę dużo światła, chociaż tak tutaj tak nie jest nic, co ta roślina potrafi pokazać, jeżeli chodzi o wybarwianie się na kolor czerwony. NASA Gold też bez problemu, ale jak widzicie, też troszkę przysłonięta przez Ludwigię. No i Samolus, trochę samo go widać, bo zasłania Ludwigia White. No ale jak widzicie, zdrowe liście, puszczanowe, bez gramaglonów. Czy wam pokazałem wszystko? Tak, pokazałem wam wszystko. No więc tak się prezentuje akwarium. Oby szło tak dalej. Live'a niestety nie będzie, bo w tą sobotę, w tą niedzielę, bo idę na rano do pracy i się muszę wyspać. Zobaczymy, jak będzie za tydzień. No i to chyba tyle. Jakbyście mieli jakieś pytania albo komentarze, to zapraszam oczywiście do komentarzy. Jak dacie lajka, jak wam się spodoba, to też mi będzie miło. Dobra, i to chyba tyle. No i co? Czekajcie, czy jeszcze coś chciałem powiedzieć? A no, w każdym razie nowe akwarium, jak już sobie kupię większe, to będzie na Amazonie dwójce. Jeżeli udało mi się opanować w miarę szybko to podłoże, w tym 54 litry, to myślę, że tam 200, 250 lub 300 litrów też mi się uda. Ale to jeszcze trochę czasu płynie, bo jak to odmawiał Ferdek, 300 litrów na Amazonie i dwójce to nie są tanie rzeczy. Dobra, to wszystko. Dzięki, trzymajcie się. Na razie.